Marcin Lewandowski, można powiedzieć, że śmiało można powiedzieć, legenda polskiej lekkoatletyki. Byłeś tutaj na stadionie w Poznaniu fetowany i słusznie, bo zasłużyłeś sobie na to. Marcin, znamy się już kilka lat, więc takie pierwsze pytanie może, jak się czujesz na sportowej emeryturze? Jestem przeszczęśliwy, ciągle to podkreślam i proszę mi uwierzyć, nie spotkałem nic lepszego chyba jak życie na emeryturze. Nie, no oczywiście wyobrzymiam troszeczkę, w sensie momenty, które te wspomnienia, które towarzyszyły mi w czasie mojej kariery, zdobywanie medali, no nie można wymarzyć sobie lepszej sytuacji wyobrazić, ale naprawdę jestem mega szczęśliwy, przede wszystkim jestem spełnionym sportowcem, dzięki temu dobrze się czuję właśnie w tym drugim życiu, życiu po śmierci, że tak powiem, czyli na emeryturze, przysłowiowej emeryturze sportowej, bo oczywiście ja dalej mocno działam, dalej funkcjonuję, dalej biegam, dalej bardzo aktywnie spędzam czas, ale jakby nie było, jest to bez wielkiej presji. Spełniam się jako żołnierz Wojska Polskiego, dla nich biegam, przy okazji też zrobię swoich innych parę prywatnych akcji, że tak powiem, biznesów. Oprócz tego działam bardzo mocno i w menadżerce, i w marketingu sportowym w Decathlonie, także wiele się dzieje, jestem przeszczęśliwy. Marcin, twoja decyzja o przejściu na tę emeryturę w cudzysłowiu tak jest. Była wymuszona okolicznościami rodzinnymi. Gdyby nie te zdarzenia z twojego życia rodzinnego, biegłbyś dalej, czy to tak akurat trafiło w ten dobry moment? Znaczy, nie wiem, czy trafiło w dobry moment, ja po prostu jestem takim typem człowieka, dla mnie nic nie dzieje się bez przyczyny, jeśli coś się stało, to widocznie tak miało być i ja nie analizuję tego, nie wnikam, co by było gdyby. Pewne natomiast jest to, że kiedy skończyłem swoją karierę zawodową, to byłem w formie życia, no i taka jest prawda i ustanawiałem nowe rekordy kraju, 3 rekordy kraju, najszybsze otwarcie sezonu w życiu po tej kontuzji nieszczęsnej, gdzie zerwałem mięsień łydki na igrzyskach w Tokio, najszybsze otwarcie w historii w życiu na 1500 metrów na hali, także to tylko świadczy o tym, że miałem świetną formę, świetnie się czułem. Ja sam też to tak odbierałem, no jednak, no mówię, doszło do takiej sytuacji, a nie innej, widocznie tak miało być. Tęsknisz za tą atmosferą stadionu, kiedy nie byłeś na trybunach tak jak dzisiaj, a stałeś na bieżni? Nie, nie brakuje mi tego w ogóle, że tak powiem. Naprawdę jestem spełnionym sportowcem wiele. Ja nie byłem na bieżni, ja nie byłem na topie przez 3 lata, 4. Ja byłem 17 lat tak naprawdę na najwyższym światowym poziomie, zaczynając od tych juniorów, juniorskich wyników na poziomie światowym, kończąc na seniorach. Także przeżyłem bardzo dużo. W międzyczasie obiegiwałem się na różnych dystansach. Najpierw wiele lat walki o medale od największe laury na 800 metrów, potem 1500. Przy okazji też jeszcze parę innych fajnych biegów. Mnóstwo wspaniałych wyjazdów. Poznałem mnóstwo świetnych ludzi, przyjaciół moich, także naprawdę przeżyłem mnóstwo wspaniałych momentów. Jestem sportowcem zrealizowanym, spełnionym, dlatego teraz mi tego nie brakuje. Ja się bardzo cieszę, że mogę siedzieć na trybunach właśnie i podziwiać to całkowicie od drugiej strony. Jesteś spełnionym sportowcem, ale myślę też, że w bardzo dużej mierze spełniony dobrym człowiekiem, bo ja ciągle mam w pamięci niektóre twoje biegi, kiedy zarobione pieniążki przeznaczałeś na jakiś szczytny, charytatywny cel, ratując zdrowie dzieciom, pomagając. To budziło olbrzymi szacunek, uznanie wśród ludzi, nawet tych, którzy tak na bieżąco ze sportem nie są na co dzień. I za to po prostu, no, dzisiaj mogę ci powiedzieć w imieniu tych wszystkich ludzi, że dziękujemy. Bo ty nie obnosisz się z tym, nie robisz z tego jakiegoś show, po prostu robisz swoje i to jest piękne, fantastyczne. Także Marcin, ja ci bardzo dziękuję za tę chwilę, którą teraz mi poświęciłeś. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowia. Biegaj, chociaż już nie tak jak do tej pory w takich imprezach, ale rób swoje, bo robisz dużo dobrego. Dziękuję bardzo. Wiesz co, ja tu jeszcze korzystając z tej okazji, wspomniałeś o tej historii właśnie, gdzie często dawałem te pieniążki zarobione. Przytoczę tu jedną historię. Pamiętam dokładnie pierwszy raz, kiedy daliśmy te pieniążki, to był moment, kiedy się budowaliśmy. To nie było tak, że miałem na koncie odłożonych luźne miliony, żeby się wybudować, tylko jechałem na styk, że tak powiem. Z miesiąca na miesiąc dokładaliśmy. I w tamtym miesiącu, pamiętam, zabrakło nam jeszcze, nie mieliśmy kuchni. To były pieniądze równe, wystarczające właśnie, żeby kupić sobie nową kuchnię do domu. I moja żona o to walczyła na początku, że tak powiem. Powiedziałem, że nie, że to jest, obiecałem, jak chcę komuś pomóc. Kuchnia może poczekać, kuchnia będzie za miesiąc. A swoją miesięczną właśnie to wynagrodzenie oddałem na cele charytatywne. I to było piękne, dlatego to było piękne, bo ja też to odczułem. To nie są luźne pieniądze, co sobie leżały, tylko to pieniądze, które też bardzo mocno czułem i na które musiałem znowu kolejny miesiąc ciężko pracować. Także to tym bardziej właśnie dawało mi olbrzymią radość, że oddawałem w tym momencie akurat wszystko, co miałem akurat na koncie. Tak to wtedy wyszło. Bo nie sztuką jest dzielić się, jeżeli masz więcej niż potrzebujesz,
sztuką jest się dzielić tym, co masz na bieżąco, oddać od siebie tak naprawdę. Znaczy to mnie też to nie to oceniasz, każdy jest po prostu inny. Ja to czułem, ja się z tym bardzo dobrze czułem i chciałem komuś pomóc, sam pomagać, przecież to nie był jedyny raz. Tych lat było kilka co roku, było ich kilka, także no mówię, ja się z tym świetnie czułem. Lepiej się czułem z tym na sercu, lepiej się czułem w głowie, móc komuś pomóc, to po prostu jest coś niesamowitego, a nie mówię tutaj już ratując komuś życie, no to jest, nie jestem w stanie wyobrazić sobie lepszej sytuacji. Marcin, ja wierzę w to, że karma wraca. Życzę Ci, żeby do Ciebie też wróciła w tej najlepszej postaci za to wszystko, co zrobiłeś. Wszystkiego dobrego, Marcin. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.